motyw dłoni dość szybko się pojawił, ze względu na to, że od dłuższego czasu się zastanawiałem w ogóle, jak ważne dla mnie są moje dłonie i ile pracy wykonują. Nazywam się Bartosz Banasik, zawodowo zajmuję się rzeźbą. Marzyło mi się stworzyć kolekcję biżuterii i zapraszam Was do mojej pracowni. Zaczynam od modelowania w wosku jakiejś kompozycji dłoni. Miałem jedną bazową, z której po prostu później sobie tworzyłem nowe kompozycje, wyginałem, mieszałem, dodawałem wzory, rzeźbiłem w nich. Dość uspokajająca praca. Jak już mam gotowy wzór w wosku, wtedy wykonuję z niego formę silikonową. Forma silikonowa razem z tą rączką trafia do zaprzyjaźnionej odlewni, gdzie profesjonaliści z odlewnictwa przygotowują odlewy w srebrze, brązie lub też na zamówienie w złocie. Cała oprawa graficzna z opakowaniami jest oddana w ręce wspaniałej artystki Kasi Jazienickiej, która po prostu też oddała temu serducho. No i cudowne jest to, że ludzie w różnym wieku, z różnych środowisk, interesujący się skrajnie innymi rzeczami, odnajdą coś dla siebie wśród tej biżuterii. Każdy wzór dostaje indywidualny charakter, bo wszystko jest wykonywane ręcznie od początku do końca, nawet proces odlewniczy i obróbka tego kruszcu jest wykonywana indywidualnie i ręcznie, więc nie ma dwóch takich samych rączek, nawet jeżeli wzór jest ten sam.